Brydżyści ostatnio odnoszą sukcesy w Mistrzostwach Europy i Świata, a dzisiaj miła informacja z Wenecji, gdzie w festiwalu brydżowym Piotr Bizon i Marek Blatt zajęli pierwsze miejsce. Wygranie ostatniej partii podczas szachowego turnieju w Tilburgu pozwoliło Garemu Kasparowowi wymazać z annałów światowych szachów rekordowy dotąd wynik Roberta Fischera z 1972 roku. Kasparow poprawił go o 10 punktów. Co to oznacza? Najlepiej ocenił to sam Kasparow, który powiedział: to tak jakbym pobił rekord świata Boba Mibona w skoku w dal. Drugi etap samochodowego rajdu Faraonów prowadził wzdłuż Nilu. Najszybciej wśród kierowców ze średnią prędkością ponad 114 km na godzinę pokonał go Ari Vattanen na Peugeot 405 T16 i on prowadzi w klasyfikacji generalnej. Wśród motocyklistów zwycięzcą drugiego etapu został Włoch Franco Picco na Yamaha. Po dwóch etapach w rywalizacji motocyklistów pierwsze miejsce zajmuje Włoch De Petri na Kaziwie. Piłkarze narodowej reprezentacji w kamieniu, w strugach deszczu oraz zimnie przygotowują formę na środowy mecz z Anglią. A tymczasem olimpijska reprezentacja naszego kraju rozegrała w Wyszkowie towarzyski mecz z młodzieżową drużyną Austrii. Słaba pierwsza połowa, nieco lepsza druga. Austriacy, którzy byli starsi wiekiem od naszych piłkarzy, choć więcej umieli, podobnie jak nasi, bramki nie strzelili. Trener polskiej reprezentacji nie zmartwił się remisem, ciesząc się, że nie przegraliśmy. W lidze francuskiej lider Olympique Marseille przez 75 minut nie potrafił strzelić bramki zespołowi z Brestu. Nie udało się to ani Urugwajczykowi Francesco Liemu, ani Anglikowi Woodlowi, ani też Francuzowi Papę. Wręczył ich Senegalczyk Diallo. Mecz brutalny, pełen wzajemnych przepychanek wśród piłkarzy, a także i wśród widzów. Dyscyplina ta rzadko gości na naszych ekranach, choć pasjonują się nią w zachodniej Europie, Azji, Australii i Stanach Zjednoczonych. W Szkocji w pucharze Dunhilla rywalizują narodowe reprezentacje. Amerykanie trafiają piłeczką do małych dołków, precyzyjnym Japończykom udaje się to rzadko. A Polacy w turnieju nie startują, uprawiać golfa nie próbują, choć łąk i dołków w naszym kraju nie brakuje. 17 dni temu w Bradford podczas drużynowych Mistrzostw Świata na żużlu doszło do wypadku. Najcięższych obrażeń doznał Duńczyk Erik Gundersen. Jaki jest jego stan zdrowia? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszym przeglądzie sportowym w artykule Władysława Pietrzaka. U Gundersona nastąpiła poprawa, choć nadal podłączony on jest do urządzeń podtrzymujących procesy życiowe. Jedno jest pewne, Duńczyk nigdy już nie będzie mógł jeździć. W pierwszym turnieju o Złoty Kask w Tarnowie zwyciężył Opolanin Wojciech Załuski, wyprzedzając Andrzeja Chłuszcza i Janusza Stachyrę. O zdobyciu cennego trofeum decydował jednak zawody rozgrywane na torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Był to zarazem memoriał doktora Lecha Balana. Był, a właściwie jest, jako że turniej jeszcze trwa. Nieoczekiwanie najlepszym okazał się drugoligowiec z wrocławskiej Sparty, który nie tylko pokonał Załuskiego, ale ustanowił też rekord toru. Swój pierwszy bieg wygrał natomiast Chłuszcza i losy Złotego Kasku przesądzone zostaną dopiero w ostatnich wyścigach. W Nowym Targu, w rozegranym awansem spotkaniu w hokejowej lidze, na lodzie zespół Podhala przegrał z Polonią Bytom 0-4. To tyle ze sportu.